No dobra. Witam serdecznie. Ja się nazywam Arkadiusz Cielas. Ten, kto mnie zna, ten mnie zna. Kto nie, ten pozna dzięki temu wideo. Zajmujemy się dzisiaj ClickSense'em. Mianowicie czym to jest, czym to się je. Jest to największy, najbezpieczniejszy serwis PTC. Program, który płaci za kliknięcie, za oglądanie reklam i wypełnianie ankiet, które tutaj w tym przypadku dają największe profity. I cóż, zacznijmy od rejestrowania się. Najpierw się trzeba zarejestrować, ale przed rejestracją zalecałbym najpierw wybrać jeden z banków internetowych PayPal lub Payza. Obydwa są tak samo dobre, dużo osób sobie chwali. Payza również. Jeżeli założymy PayPala sobie, możemy przystąpić do rejestracji. Uzupełniamy tutaj swoje dane, po czym dostajemy maila. Czasami jest taka sytuacja, że jeśli nie ma go w głównej skrzynce odbiorczej, może się pojawić w spamie. A to jest opisane wszystko tutaj na tym blogu moim. Dane. Co uzupełniamy najpierw? No oczywiście swoje dane adresowe, imię, nazwisko, kod, telefon, e-mail, datę urodzenia, te wszystko z tej lewej kolumny proszę najpierw uzupełnić. Później z prawej strony mamy, trzeba wybrać metodę płatności. Ja mam oczywiście PayPal, więc wybrałem sobie PayPala. Potwierdzam to e-mailem z PayPala. Przed każdym zapisaniem zmian trzeba wpisać również swoje hasło tutaj. Oczywiście to się może różnić, bo to jest ten stary screen ze starego ClickSense'a, ale w nowym jest to trochę inaczej. To hasło jest po lewej stronie na dole. Tak samo to pytanie pomocnicze też jest po lewej stronie, ale to nie ma najmniejszego znaczenia. I po całej rejestracji przechodzimy sobie do PayPala już. To wygląda tak. Gdzie zaczynamy? Zaczynamy oczywiście analogicznie tutaj z tej strony. Zaczynamy od View Ads. Tu się nam pojawiają, ja tu mam większość wyklikane, więc klikamy pierwszy lepszy, który jest dostępny i zatwierdzamy kotem. Klikamy obrazek kota. Nie wiem, kto to sobie wymyślił, ale tak sobie wymyślili. I tutaj na niebieskim paseczku naciskamy Close. Jak widać tutaj na górze trochę tam jakieś mikrocenty się zbierają, bo to jest akurat, nie jest najbardziej dochodowe, ale zawsze coś, od czegoś trzeba zacząć. A to sobie klikam szybko. Oczywiście jeżeli tutaj chodzi o ten toolbar, ja sobie go zainstalowałem osobno. Jeżeli byście też chcieli mieć taki, wpiszcie sobie po prostu na Google ClickSense toolbar download i łatwo go pobierzecie. W moim blogu macie również ten Clicks Addon. On jest tutaj, teraz go nie widzicie, na górze w prawym górnym rogu. On też ułatwia, tylko że on jest mało widoczny, dlatego zdecydowałem się na ten toolbar, bo jest po prostu bardziej widoczny i ma wszystko rozłożone, co można bieżąco. A tam jest tylko małe jedno okienko, które ci miga ewentualnie, jeżeli coś nowego się pojawi. Okej, zacznijmy może tutaj. Tutaj mam po prawej stronie jakby taką checklistę dzienną. Oczywiście te View Ads, czyli musimy 12 co najmniej wyklikać dziennie, żeby nam się ten zielony ptaszek pojawił. Click Screen to jest ta gra tutaj na górze, o której jest też blog. Mamy tutaj 30 kliknięć, klikamy na jednego z nich. Czym oglądamy reklamę, ja jej oczywiście nie mam, bo ja już oglądałem wszystko. Na koncie premium jest 60 kliknięć, czyli 60 szans do wygrania nawet $10. Więc to jest też fajna sprawa. Kolejne z zadań to jest taski. To są tutaj zadania, które nie za często się pojawiają i może to być irytujące dla wielu, że po prostu ich nie ma, nie dostaję. Ja też ich może raz miałem, tylko w pierwszy dzień chyba 3-4 zrobiłem i nic więcej. Kolejne z naszej checklisty są oferty. Oferty są tutaj. Jeżeli to klikniemy, tutaj jest jedynie jedna stała oferta, słuchanie radia, którego nie chcemy się robić. I też nie uważam, że
jest warta tej ceny zrobienia, ale tutaj mamy różne inne, jeżeli ktoś by chciał. Ja sobie pouzupełniałem te profile. Jeżeli naciśniecie tutaj na jedną z nich, możecie też klik centy sobie zarobić. Tylko że za każdym razem musicie tutaj, pierwszym razem, kiedy przystępujecie, musicie tam kilka danych podać, uzupełnić jakby profil pod siebie i tyle. Kolejne, to przechodzimy do ankiet, to jest najbardziej to, które tutaj zarabia pieniądze. Aha, nie zapomnijcie też odwiedzić forum, bo tutaj jest forum. Ja oczywiście byłem tam, po prostu wystarczy wejść na to forum, nacisnąć sobie, zjechać sobie na polskie. Na przykład tam przeczytać 2-3 tematy, tam macie u siebie napisane w profilu ile ten. Wejść sobie po prostu, przelecieć ten jakiś temat. Także po prostu, a ja tutaj nawet pisałem coś, aha, o dwóch kontach na ClickSense, bo... Ale nie jest to możliwe, bo jest jedno konto na jedno IP powiedzmy, więc nie może być w domu dwóch użytkowników, którzy z jednego komputera mają dwa osobne konta na ClickSense. No i najbardziej płatna tutaj rzecz jest te ankiety. Oczywiście tam ja mam akurat tutaj trzy kwadraciki różne. Widać, tutaj pokazuje, że na razie nic nie ma dla mnie. Oczywiście to te ankiety różnie się pojawiają, kilka razy dziennie. Jeżeli jej nie wykonamy, będzie coś takiego, sorry, dajemy no. Zobaczymy jeszcze tutaj, czy coś będzie. Też tak samo jest, sorry. One są nie zawsze, czasami się pojawiają tutaj wyżej w okienku. Tutaj działam to Luna. Tutaj też możecie, jeżeli to będziecie mieli, uzupełnijcie to, bo to jest jeszcze jeden ankieter, który pyta zawsze nas o cokolwiek. Jeżeli to uzupełnicie, możecie też od Toluny dostać ankietę. Ja już to uzupełniłem, więc nie muszę tego naciskać. No i to było na tyle z tej checklisty. Jakby były jakieś pytania, zostawcie komentarz. No i już do powiedzenia, bo jest naprawdę tutaj, można kasę zarobić. No tylko trzeba kilka razy dziennie posprawdzać i tyle. Trzeba po prostu być aktywnym użytkownikiem. Jeżeli chodzi o te taski i oferty, które tutaj stoją na czerwono. Jeżeli zrobicie jedną ankietę, one się też zazielenią, więc... Więc potem będziecie mieli, jeżeli będziecie mieli wszystkie na zielono, tutaj dostaniecie bonus oczywiście. Jakiś tam ileś procent, ja miałem ostatnio 26%. Więc to też jest zawsze jakieś tam, miałem dolara 50, żeby nie skłamać do tego, co ogólnie w ciągu dnia zrobiłem, więc opłaca się wykonywać tą całą checklistę, nie tylko czekać na ankiety i ludzie pomijają często te view adsy. To są jednak, no niby tutaj mam 5 centów. To jest niby nic, ale jeżeli rozciągnąć to jakieś w dłuższym czasie, to zawsze są jakieś dodatkowe pieniądze, co nie? No nic, to było na tyle. Jakbyście mieli pytania, to zostawcie komentarz albo piszcie do mnie na Facebooku. Ci, co mnie znają, to mnie znają. Jak nie jest, zawsze mój Facebook, tutaj możecie do mnie napisać zawsze. Nie ma problemu, więc odpowiem na wasze wszystkie pytania. To było na tyle. Dziękuję i pozdrawiam. Do usłyszenia. Hej.